Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 małpa kliknij na mój profil a następnie pole kontakt. Czemu Narcys nie mówi o nowym źródle zasilania. Zauważyłeś, że coś się zmieniło. Narcys zachowywał się podejrzanie. Nie tak jak zwykle. Bardzo się bronił, zasłaniał, chronił swojego telefonu, wygaszał go, blokował na różne sposoby, zasłaniał, wychodził do innej aplikacji, na pulpit, ukrywał się z nim w łazience, zabierał go wszędzie ze sobą i spędzał więcej czasu ze smartfonem niż z tobą. Spędzał więcej czasu na laptopie, na tablecie, na czymkolwiek podłączonym do sieci. Zmienił hasła, wprowadził dodatkowe zabezpieczenia ukryte foldery, ustawienia prywatności, statusy, znikające wiadomości, usuwał wiadomości, czyścił czaty, archiwa. Miał zapisanych ludzi pod innymi nazwami, lub pamiętał numery, które do niego dzwonią, nie mając ich wcale zapisanych. Udawał, że to bank, mechanik czy ktokolwiek inny, kolega, pomyłka, pizza. Narcys nie mówił do ciebie za wiele. A kiedy mówił, kiedy jednak się odezywał, to cię krytykował, zawstydzał, wyśmiewał i porównywał. Zawsze były sprzeczki, zawsze coś było nie tak. Narcyz zawsze cię obwiniał, był zirytowany, strzelał fochy, ponieważ jego uwagę odwracało nowe źródło zasilania. Ktoś inny skupiał jego uwagę, lecz zanim się o tym dowiedziałeś, znali się już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu. Już trochę ze sobą rozmawiali, już się spotykali, już narcyz cię zdradzał. Nieraz także nowe źródło zasilania zdradza swojego partnera, i oboje czerpią paliwo, satysfakcję z tego, że łączy ich wspólny sekret. Narcyz zabezpieczył nowe źródło zasilania. Zwykle pozyskuje nowe źródło zasilania poprzez pieniądze, prezenty, seks poprzez love bombing, bombardowanie miłością. Jeśli spytasz o to narcyza, to oczywiście nie powie ci jak jest. Będzie starał się trzymać to przed tobą w ukryciu. Będzie trzymał to w ukryciu tak długo, jak tylko może, ponieważ pozyskanie nowego źródła zasilania wymaga czasu, wymaga wysiłku, wymaga manipulacji. To wszystko wymaga sporych nakładów, by nowe źródło było gotowe cię zastąpić. By narcyz mógł uczynić zapasowe, poboczne źródło zasilania tym głównym. Narcyz musi najpierw przetestować nowe źródło, musi używać triangulacji, porównywania z tobą, musi wyrażać się źle o tobie. Wtedy obserwuje reakcję. Chcę zobaczyć, jak nowe źródło na to zareaguje. Chcę zobaczyć, czy uda mu się nastawić nowe źródło przeciwko Tobie. Lecz narcyz Ci tego nie powie, ponieważ nadal Cię potrzebuje. Nie chcę utracić wygód, korzyści, profitów, któremu zapewniasz. A zawsze jest szansa na to, że sprawy nie potoczą się po myśli narcyza. To jeszcze nie koniec. Krótka przerwa. Wesprzyj rozwój kanału i naszą społeczność. Kliknij proszę przycisk Kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Kliknij przycisk Wesprzyj. Wspierając kanał, zyskasz dostęp do wielu dodatkowych treści. Dziękuję. Jest szansa na to, że nie wyjdzie mu z nowym źródłem zasilania. Dlatego na początku Narcyz ci tego nie wyjawi, nie ujrzy to światła dziennego, nie tak szybko, nie tak łatwo. Narcyz będzie ukrywać to przed tobą, będzie ukrywać nowe źródło zasilania tak długo, jak może, tak długo, jak to możliwe. Dzieje się tak, ponieważ narcyz potrzebuje planu zapasowego. Czasem potrzebuje nawet kilku opcji zapasowych starych czy nowych. Stajesz się jedną z takich opcji stajesz się planem zapasowym po prostu o tym nie wiesz, nie zdajesz sobie z tego sprawy. Narcyz ci tego nie mówi, lecz stajesz się opcją B lub C. Zmienia się twój status z głównego źródła zasilania na pomocnicze, poboczne, zapasowe. Narcyz musi angażować się w relacje z nowym źródłem, tak aby nie zostać wykrytym. Najczęściej ma to miejsce pod przykrywką pracy. Narcyz musi przygotować i awansować nowe źródło. Do tego czasu będzie pozostawać w ukryciu, lecz jeśli zwrócisz uwagę, będziesz obserwować z bliska, to zauważysz pewne znaki, będą pewne sygnały, które powiedzą Ci, że coś się zmieniło, coś się zdarzyło. Narcyz będzie inaczej się do ciebie odezywać, będzie się inaczej zwracać. Może przestać mówić ci po imieniu, a może nigdy tak nie mówił, może pomylić imiona, może zacząć nazywać cię żabką, robaczkiem czy innym zwierzątkiem, które często będzie miało negatywny wydźwięk. Bez obrazy dla zwierząt. Może jesteś zbyt wolny, może jesteś dla narcyza zbyt wolny, to wtedy będziesz żółwiem, będziesz za wysoki, to będziesz żyrafą, będziesz za niski, to będziesz karakanem. Przykładów może być wiele. Narcyz będzie stosować dewaluację, degradację. Niezależnie czy zyskałeś, czy straciłeś parę kilo, a może pojawiły się pierwsze siwe włosy, a może masz ich coraz mniej, wypadają ci z powodu stresu, z powodu toksycznego związku, cokolwiek by to nie było, narcyz będzie się z tego nabijać, będzie cię przedrzeźniać. Możesz usłyszeć, że się nie myjesz, Albo za dużo czasu spędzasz w łazience. Z jednej strony śmierdzisz, a z drugiej strony śmierdzą twoje perfumy. Zawsze będzie źle. Nawet to co gotujesz będzie śmierdzieć, nawet produkty, które kupisz będą nie takie. Narcys będzie cię degradować, ponieważ poszukuje nowego źródła zasilania. Lecz nie powiedz o tym za wyjątkiem sytuacji, kiedy wierzę, mu to ujdzie na sucho, kiedy wierzę, mu to wybaczysz, że dasz mu kolejną szansę i kolejną, i kolejne. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy narcyz wie, że to zaakceptujesz, przymkniesz oko, będziesz siedzieć cicho i to znosić. Jeśli narcyz nie chce ci tego wyjawić, nie chcę tego ujawnić, a ty wpadniesz na trop. Znajdziesz coś, sprawdzisz, wyśledzisz. To narcyz powie, że to tylko kolega, koleżanka, współpracownik to tylko osoba, z którą pracuję. Nic ich nie łączy. Łączy ich tylko praca praca po godzinach, praca w firmie, w urzędzie. Kawa w pracy, rozlana kawa, rozlana kawa z mlekiem. Spotykają się na kawę tak często, jak to tylko możliwe. Zostają po godzinach. Można się zdziwić, a nawet zszokować, w jakich miejscach narcyz będzie to robić. Nie ma żadnych ograniczeń. Jedyne ograniczenia są w Twojej głowie. W Twojej wyobraźni, Tobie, by to przez myśl nie przeszło. Narcyz będzie starał się wmówić Ci, że to ktoś tej samej płci, by nie było podejrzeń. Powie Ci, że to kobieta, gdy to mężczyzna. Powie Ci, że to mężczyzna, gdy to kobieta. Powie Ci, że nigdy by Cię nie zdradził, gdy już. Zrobił to wiele razy: Powie ci, że ten ktoś ma rodzinę, będzie używać gazlightingu, będzie ci kłamać prosto w oczy. Możesz nawet nie podejrzewać, że cię okłamuje, bo te kłamstwa są bardzo wiarygodne. Narcyz nigdy nie powie ci prawdy. Narcyz usiłuje ruszyć do przodu. Z nowym źródłem zasilania, dlatego trzyma cię w niewiedzy, w ciemności, trzyma cię bez informacji, wprowadza chaos i dezorientację. Lubi ten stan, kiedy jesteś niepewny, zdezorientowany, kiedy wierzysz w jego kłamstwa. Tak byś nadal robił to, co do ciebie należy. Dajesz mu pieniądze, wycieczki, prezenty, remonty. Dbasz o narcyza, inwestujesz, zapewniasz bezpieczeństwo, stabilność, gotujesz, sprzątasz, pierzesz, cokolwiek innego. Wypełniasz swoją rolę, swoje obowiązki, ponieważ narcyz chce żyć na wysokim poziomie. Na warunkach, w których nie doświadcza żadnej straty, nie doświadcza żadnej traumy, żadnych konsekwencji, odpowiedzialności za swoje czyny. Wszystko jest na warunkach narcyza, ponieważ jest na pozycji autorytetu, ma władzę i kontrolę. Gdyby narcyz ci o tym powiedział, to zyskałbyś przewagę. To zepsułoby plany narcyza. Nie powie ci o tym, nie powie ci o nowym źródle zasilania, nie powie ci, ponieważ chce mieć dwa źródła naraz. Chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Chce mieć dwa ciastka. Chce mieć rzeczy, których zazwyczaj nie można mieć naraz. Dlatego narcyz ci o tym nie powie. Dzieje się tak, bo jest bardzo chciwy, zachłanny, roszczeniowy. Lubi mieć wiele źródeł zasilania. To, że cię zdradza, dostarcza mu paliwa, przypływu adrenaliny, dreszczyku emocji, podniecenia. W ten sposób narcyz czuje się potężny. Istotny, ważny. W ten sposób dokarmia swoje ego. To mówi mu, że jest wspaniały, zasila swoją fałszywą tożsamość. Narcys lubi trzymać cię w zanadrzu, na półce, w pudełku, jako opcję zapasową, ponieważ wtedy zawsze może do ciebie wrócić. Zawsze może po ciebie sięgnąć, zadzwonić, stryknąć palcami, zawołać, kiedy tylko znudzi się nowym źródłem zasilania. Narcyz jest uzależniony od ludzi. Pomimo swojego uzależnienia, nudzi się bardzo szybko. Potrzebuje ciągłej stymulacji, ciągłej rozrywki, zabawy, adrenaliny. Emocji, uwagi, atencji, narcys potrzebuje nowych osób, nowych źródeł. Dlatego czasami się z tobą pokłóci lub sfabrykuje wymówki, po to, żeby odejść. Wtedy narcyz będzie zabawiać inne źródła zasilania, ludzi, którzy zawsze byli w jego otoczeniu, ludzi, których istnienia nie byłeś świadomy a nawet jeśli byłeś to nigdy nie podejrzewałeś czegoś więcej narcys zdradzał cię przez cały czas narcys zdradzał cię przez cały okres trwania waszej relacji waszego związku narcys zdradzał cię od dnia pierwszego to nigdy nie była relacja na wyłączność to nigdy nie był związek na wyłączność. Narcys nigdy cię nie kochał, jest do tego niezdolny, nie posiada empatii. Nigdy nie był Twój, nigdy nie byliście razem. To tylko iluzja, matriks, fantazja. Narcys w dalszym ciągu komunikował się z byłymi źródłami, rozmawiał z nimi. Spotykał się podczas gdy był z tobą, podczas gdy myślałeś, że jesteś w związku, w związku na wyłączność. Narcyz nigdy nie chciał związku, nigdy nie chciał zaangażowania, dla niego to nudne, ma inne cele, ma inne priorytety. Przez związek Narcyz czuje się źle. Czuję się ograniczany. Czuję się tak, jakby był w pułapce, jakby był uwięziony. Kiedy narcyz rozpoczyna dewaluację, to już wtedy pozyskuje inne źródło zasilania. Bombarduje miłością kogoś innego. Narcys potrzebuje mieć kogoś, kim się zachwyca. Potrzebuje kogoś, kto będzie się nim zachwycać. Potrzebuje mieć kogoś, o kim ma dobre zdanie. Potrzebuje mieć także kogoś, kto jest zły. Narcys planował, jak się ciebie pozbyć przez długi okres czasu. Po prostu ci o tym nie powiedział. Planował to tygodniami, miesiącami, Układał w swojej głowie, a czasem nawet na kartce czy w telefonie, zdania, jakie ci powie. Pisał scenariusz. Bardzo starannie poświęcił temu wiele czasu. Robił to wszystko za twoimi plecami, trzymał to w tajemnicy. Narcys stworzył dla ciebie rolę, charakter osobowość, którą chciałeś zobaczyć. Stał się tym, kim chciałeś, by był. Stał się tym, co ceniłeś, tym, w co wierzyłeś, tym czego chciałeś. Była to jednak tylko iluzja. Doskonale wiedział, że taki nie jest. Doskonale wiedział, że jest tego przeciwieństwem. Narcys po prostu odgrywał rolę Grał kogoś, kim nie jest, byś mu zaufał, by twoje mechanizmy obronne zanikły, by uśpić twoją czujność. Narcyz robił to po to, by cię zszokować, by cię straumatyzować, robiąc coś, czego nigdy się nie spodziewasz, czego byś sobie nawet nie wyobraził, nie przyśniłoby ci się to nawet w największych koszmarach. Narcys zachowywał się tak, jakby był przeciwko temu wszystkiemu, co zrobił. Wierzyłeś w to, a później Narcyz zrobił wszystko to, co cię szokowało. Powiedział, że to tylko przyjaciel, znajomy, współpracownik. Lecz gdy to mówił, to już planował odrzucenie. Czasem jednak narcyz popełni błędy. Potknie się, poślizgnie, zapomni się, powie za dużo. Czasami się połapiesz i zaczniesz zadawać mu pytania, zaczniesz coś podejrzewać, będziesz bardziej podejrzliwy, zaczniesz zastanawiać się, co tu się dzieje, co jest grane. Znajdujesz dowody na to, że narcyz cię zdradza. Nie musisz nawet już pytać go, co robi. Narcyz pokaże ci, kim jest. Jedyne, co musisz robić, to obserwować, patrzeć uważnie, ponieważ po tym wszystkim, co z nim przeszedłeś, czego doświadczyłeś, to staje się normalne. Zaczynasz przyzwyczajać się do takiego stanu rzeczy. Nienormalne staje się normalne. Nieakceptowalne staje się akceptowalne. Nie szokuje cię już to tak jak wcześniej. Dlatego masz w zwyczaju coś przeoczyć, przymknąć oko, odpuścić, nawet gdy dzieje się to na Twoich oczach, pod Twoim nosem. Lecz narcyz Ci o tym nie powie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy już Cię nie potrzebuje. A nawet wtedy narcyz nie będzie chciał, żebyś skontaktował się z nowym źródłem zasilania. To mogłoby popsuć jego plany. Tak więc, narcyz nie pozwoli ci mieć zbyt wiele informacji na temat nowego źródła, ponieważ to mogłoby go zdemaskować. Nowe źródło mogłoby zdać sobie sprawę z tego, że Narcyz zrobił ci to samo. Wtedy wszystko mogłoby nabrać sensu. Zazwyczaj nowe źródła zasilania są wysoce podatne na manipulacje ze strony Narcyza. Są pod jego urokiem, czarem, zaklęciem, są pod wpływem Narcyza, mają klapki na oczach i różowe okulary. Są jak zwierzęta, które jadą na ciężarówce, nie wiedząc, że jadą do ubojni. Myślą, że to podróż ich życia. Niektórzy do końca myśleli, że sprysznica poleci woda. Nie zakładasz najgorszego scenariusza. Nie można przygotować się na najgorsze scenariusze. Zaklęcie narcyza działa tak mocno. Nawet gdybyś się skontaktował z nowym źródłem, to nie zrobiłoby to większej różnicy. Nowe źródło broniłoby narcyza, stanęłoby po jego stronie. Nie ma to żadnego sensu, by pomagać, by ostrzegać nowe źródło zasilania. Musi to wszystko odkryć, przerobić, doświadczyć samemu. Po prostu musisz unikać, odrzucać próby hooveringu, próby kontaktowania się ze strony narcyza, próby pozostawania przyjaciółmi, próby wciągnięcia do relacji raz jeszcze, czy bycia opcją zapasową. Musisz to wszystko przekreślić, odrzucić raz na zawsze. Nie martw się, nie zastanawiaj się nad tym, co robi narcyz. Nie myśl, co robią razem, ponieważ to się prędzej czy później rozpadnie, dokładnie tak, jak to było z tobą. Wtedy wszystko wróci do punktu wyjścia cykl zacznie się od nowa. Nowe źródło zasilania będzie już stare, zdewaluowane. Zdegradowane, niepotrzebne i odrzucone. A narcyz poszuka kogoś nowego. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest Zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość, że to, co robią, ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw proszę emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chcesz wesprzeć to co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.